Panie Michale, jak ja kilka lat temu pierwszy raz o panu przeczytałem, o brokerze morskim, a chwilę później robiliśmy pierwszy wywiad, to ja nigdy się nie spodziewałem, że ja zobaczę pana na okładce Vivy. A pan się spodziewał? Jak to się tutaj wydarzyło? Nie, skąd? Przecież wiadomo, że się nie spodziewałem. Bo mi się wydaje, że pan to ceni święty spokój. Już nie. Od kiedy nie da się. Od kiedy nie, poznałem nie. I minęło trochę od tamtego czasu, kiedy my się widzieliśmy z panem, to już nie będę miał nigdy świętego spokoju. To tak naturalnie wyszło, że przy takiej kobiecie to nie można świętego spokoju, to jest szaleństwo, dzikość. Nie, nie przesadzajcie, bo już robicie ze mnie jakieś demona czy co. No. Po prostu normalnie jestem niezwykle spokojnym człowiekiem. A poza tym muszę gdzieś wreszcie z Ewą być, bo ciągle jest zajęta, ciągle w pracy. Jak mnie nie ma, no to lepiej spędzić razem czas na sesji. No. No dobra. Nigdy tego nie robiłem. Dobra, każdy moment. To powiedz o tym, że koledze powiedziałeś, że będziesz miał okładkę, a kolega mi ta kometa musi się... A wczoraj po wywiadzie zadzwoniłem do mojego przyjaciela i powiedziałem, dobre. Że nie mogłem z nim rozmawiać, bo akurat miałem wywiad, a jutro mam sesję na okładkę do Vivy. No to on powiedział, dosłownie go nie zacytuję, ale powiedział, niech wreszcie ta kometa w ziemię. Walnie. Bo to już mówi świat. Ta kometa to już świat musi staje na głowie. Uderzyć. Ja wrócę do tych waszych początków, ponieważ dla mnie jesteście, albo przynajmniej kiedyś byliście z tych dwóch różnych światów i wszystkie oczy zwrócone na panią Ewę. Wydaje mi się, że pewnie telefony od dziennikarzy z tabloidów, jak to, kto to nowy i tak dalej. Czy wam nie przeszkadzało to zainteresowanie na początku, kiedy wy się chcieliście cieszyć sobą? W ogóle do mnie nikt nie dzwonił, a jeżeli dzwoni do mnie ktoś, kogo nie znam, ja odbieram. Więc to nie było tak, jak pan mówi, ale to oczywiście, że to zawsze jest na początku, bo to pojawia się ktoś nowy, prawda, w środowisku naszym i to zawsze gdzieś tam rezonuje, ale ja myślę, że po prostu my nie czytamy tego. To był też taki moment w pani życiu, żeby wejść w tę nową relację, żeby komuś zaufać, to trzeba było coś zamknąć. Pani była po długim małżeństwie, nie było w tej głowie takiej myśli, Boże, już nigdy więcej facetów? Tak, oczywiście, facetów to w ogóle nigdy więcej. No to do ciebie pytanie dalej, proszę. Ja powiem tak, nie, ja jestem osobą, która po prostu jest ufna, no jedna rzecz się kończy, inna się zaczyna, życie płynie, tak? Życie nie stoi w miejscu i myślę, że nie, że się nie zamykam się na ludzi. A trzeba było czasu? Czasu po prostu zawsze jest za mało, więc nie trzeba tego czasu. Nie trzeba czasu. My jak coś robimy, to natychmiast. To zaraz, to bez czasu, bez czekania. Panie Michale, bo ja tutaj zacząłem, pani Ewa już mnie wyprowadziła z błędu, że on tak nie mówił, że dzika, że energię, że to różnie bywa. No ale pan też przecież kiedyś znał panią Ewę tylko z tych zawodowych dokonań. To jaka ona jest, jak już zgaśnie to światełko naszej kamery? Nie mów. No chociaż dwie rzeczy. Nie mów. Nigdy nie gaśnie światełko kamery. Nigdy. Tak powiem. O. A jeżeli nawet gaśnie światełko kamery, to jestem w blasku oczu Michała. Oświetlona. Ani nigdy nudno, ani chyba na poważnie. Tutaj chyba jest... Nasze życie to zabawa. No ja wiem, największe problemy, największe kłótnie to są o psa. Kto wychodzi z psem rano, kto przychodzi, dlaczego nie na smyczy, a dlaczego w torebce, Znaczy potrafimy się sprzeczać do drobiazgi i to nas bawi oczywiście też. Ja myślę, że ludzie muszą sobie odpowiedzieć na jedno pytanie. Czy chcą spędzić życie miło, czy chcą spędzić życie po prostu w jakimś koszmarze, nie wiem, uwikłani w jakieś, nie wiem, wieczne problemy. Ja myślę, że jeżeli człowiek już jest jeden plus, jeżeli budzimy się rano i naprawdę i nie czujemy, że na przykład, nie wiem, boli nas głowa, noga, co tam i tak dalej, co różnie bywa, to jest na plus. Aha. To jest na plus i to się to jest taka filozofia, przychodzi też taka mądrość z wiekiem, z doświadczeniem, ja myślę, bo w młodości to człowiek ma inny punkt widzenia, inne priorytety. Dla mnie priorytetem jest
niewątpliwie moje dobre samopoczucie i poczucie moich bliskich. Właśnie. I to znaczy, jesteśmy radośni, śmiejemy się, ale my jesteśmy też serio. To nie jest zupełnie tak, że nie umiemy być serio. Aha. Staramy się być serio tacy, jacy jesteśmy, tak? Ale ja myślę, że dla ludzi to chyba warto mieć zawsze uśmiech, bo jeżeli do mnie dzwoni koleżanka i mówi, zrobiłaś mi dzień, ja mówię, jak to zrobiłam ci dzień? Bo widziałam wywiad z tobą i dałaś, nie chciało mi się wstać z łóżka, siedziałam owinięta tam pod kominkiem, mówi, miałam jakieś doła, mówi, i włączyłam tak przypadkiem jakiś wywiad właśnie z Moniką Jaruzelską, mówię, jednak nie pan, ale mówi, tam tak dodałaś mi otuchy i ten. I ja myślę, że no, to jest chyba ważne, żeby no jednak jakoś też samemu się ogarniać i napędzać, żeby nie iść w ciemną stronę tego życia. Nie wiem, czy czytałem prawdziwe tutaj doniesienia, ale skoro wszystko jest u was dobrze i jest miło, to jechałem tutaj taksówką i w mojej głowie było, to po co wam ten ślub? Ale my nie bierzemy ślubu. A no właśnie. Czyli piszą, co chcą? Gazety piszą, co chcą. Nie wiem, co pan napisze i co pan napisze. Ja dobra, napiszę tylko to, co państwo powiedzą. Na pewno zrobimy tak, żeby było odwrotnie. Żeby było odwrotnie, tak. Nie będziemy ani potwierdzać, ani dementować. Nie, zostawmy tę sprawę otwartą, prawda? Ja wiem, słuchajcie, no cały jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz, bo tak raz Michał bardziej chce, raz ja, ale tak generalnie to... Życie pokaże. Chcemy bardzo. No po co nam ten ślub, powiedzcie? Zostawmy. Dla tej białej sukni i tego welonu już nie założę, bo już nie dziewica, no. Ja. No to cała prawda w najnowszej Wiwie, zapraszamy do kiosku. O. Kto szybciej wyciągnie rękę na zgodę? Ja. Ja. Ty. Ja. No on. Dobra. Ale jak? Dobra, ty. O, tu mam fajne pytanie. Polska czy RPA? Ja myślę, Polska i RPA. Albo RPA i Polska. No, zobaczymy. Ale po połowie taki plan, żeby to nie było po połowie, żeby kiedyś było 40%. Nie, po połowie. Myślę, że nie ma szans, żeby być... Cały czas tam. Nie znam. Proszę. Uwaga. No, jest. Czy... Kto bywa bardziej zazdrosny, to było kiedyś. Było. Kto by Michał był kiedyś bardziej zazdrosny? Jestem ciągle. Teraz wydaje mi się, że w ogóle nie jest. I już go tak prowokuje i ten nic, w ogóle nie. Teraz mam metodę, teraz po prostu lepiej obserwuję. A, okej. Okay. Jesteś czujniejszy. Na miejscu. Dobra. Teraz ja szybko. Tak, uważam, to nie jest taki. Kto rządzi w tym związku? To jest prawie ty. W tym związku tak, rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Teraz ty. Ewa. A wydaje. Nie, ja nie rządzę, bo mnie nigdy nie ma w domu. Demokracja. U nas jest demokracja. Nie ma w domu. Mnie nie ma w domu, to jak ja mam rządzić? Czy Shakira była kiedyś zazdrosna o Michała? To raczej ja jestem zazdrosna o Shakirę, że ona, Michał jej daje te smaczki. Tyle i radości. Tyle czasu z nią spędza. Tyle czasu. Ja wiem, ale też przekupia ją. I na pewno ja jestem zazdrosna o to, że on mi zabrał psa. No ale dobra. Shakirka, chodź. Oj, spadło mi. Mam tutaj wąską tą marynarkę, że nie mogę się schylić. Kto pierwszy powiedział, kocham cię? Ty. Kto więcej się spóźnia? No to wiadomo. Pani aktorka. Nie ma po prostu... czas jest z gumy dla mnie. Czas jest z gumy. Czas jest z gumy. Dla innych mniej, ale jest okej. Okay.